Cześć wszystkim, witajcie, zaczynamy z nowym sezonem Nowodworek TV przed państwem Błażej Kustra. Ja, czyli Filip Sadgustkiewicz. No i tak sobie lekko zaczynając odcinek, Daniel nas poprosił, żeby przekazać pewną informację do przyszłych kandydatów na prezydenta naszej szkoły. Żeby nie robili z siebie idiotów i nie pisali do niego o to, czy będzie w ich sztabie, bo on nie będzie w waszym sztabie. Może nie chce, może mu nie pozwala na to regulamin, no zostawcie go generalnie, bo powiedział, że on sobie nie chce tego robić i w ogóle to nie. Podobno już ktoś się powoływał na to, że to są kumple, więc... Wygraliśmy świętą wojnę. Chciałbym nawiązać... Trzy miesiące temu, więc to było dawno i w ogóle nieprawda. Trzy miesiące temu. Nowodworek wygrał świętą wojnę. Tak jest. I żadne media jeszcze o tym nie pisały. My o tym powiemy. Więc o tym powiemy z takim trochę przymrużeniem oka, ponieważ... Retrospekcja. Filipie, święta wojna przed nami w sumie już w tą środę. Ale dostaniemy... Nie, no weź, no może... Popatrz, ja mam wiarę, ja przyniosłem tutaj... szalik. Będę miał ten szalik ze sobą na świętej wojnie i wierzę, że uda nam się wygrać. Tak jest. Kto przewidział wynik? No prawie ja, bo ja tam obstawiałem 3-2, a było 2-2, a potem po karnych wygraliśmy. I nikt w to nie wierzył. Tutaj mam obstawione wyniki ludzi, których tam pytałem o wyniki. Każdy obstawiał 1-5, 1-6, 0-4 i tak dalej. I Błażej Kustra, Błażej Kustra zrobił to. 2 lata temu też myślałem, że wygramy. Ale wtedy jeszcze nie znałem Nowodworka, więc tak, to jest święta wojna, wygraliśmy. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i pierwszy rok w szkole, to przygotowaliśmy dla was taki how to Nowodworek, czyli przepisy, nie wiem, jakieś takie porady dla pierwszoklasistów. Jak wspólnie moglibyśmy my, współżyć. Wy, drugoklasiści, współżyć. To w gimnazjum było śmieszne. No to zaczynajmy. Chodźcie prawą stroną korytarzy. Dlatego, że no u nas tak jest, że ci, co idą na tam, idą tą stroną, a ci, co idą tu, idą tą stroną i wszyscy to tak... Ciekawa sprawa, może to się nazywa ruch prawostronny. No właśnie. Samo się tyczy tego, jak na przykład stoicie w kolejce do jakiejś klasy, to fajnie by było, gdybyście na przykład dali nie pod salą 19, zostawiając przejście na dół schodą, tylko tak wiecie, przy ścianie, tak w miarę, żeby sobie nie utrudniać. I to się nie tyczy tylko pierwszoklasistów, bo w sumie tylko wszyscy tak robią. Tylko pierwszoklasistów tak samo. Stoją sobie już przyzwyczajeni do tego. Wystarczy pomyśleć, no. Jeżeli chcecie zjeść obiad na długiej przerwie, oczywiście w stołówce, nie poza szkołą. Bo można za to dostać nieciekawą naganę. W ogóle to wie. Uważajcie, bo w tej szkole bardzo łatwo można dostać naganę, więc trzeba po prostu uważać. Więc to też jest jakby kolejny punkt. W każdym razie zamawiajcie obiady nie na długiej przerwie, tylko przed. Czyli, nie wiem, godzinę wcześniej, 2 godziny. To jest bardzo wygodne i można wtedy... podchodzicie bez kolejki i odbieracie sobie i tyle. Choć w końcu tworzy się druga kolejka, ale to... A w efekcie nauczyciele i tak mają pierwszeństwo. Po czwarte i najważniejsze, nie pytajcie o druczek dzwonienia na wallu, dlatego że to jest głupie. Bo tam są nauczyciele. Koniec, kropka. Bez komentarza. Dalej mamy niestety punkt, którego bardzo nie lubię, bo nie można nosić w Nowodworku krótkich spodni. Mm-mm. Wcale tego Filip dzisiaj nie zrobił. Nie. Więc nie polecam i także dziury w kolanach. No generalnie każde inne spodnie niż dżinsy czarne albo jakieś te... No dobra, normalne spodnie bez dziur polecam nosić. No chyba, że lubicie się tłumaczyć przed panią profesor Mazur, on to zapraszam. Tak, ale w sumie w dresach można? Nie wiem. Nie, no, parę osób widziałem, że przychodzi w dresach. To możecie w dresach przychodzić. Pamiętajcie, że piąte LO wcale nie jest od nas lepsze, tylko rankingi są przekłamane. Spójrzcie na ten regulamin, który wisi ostatnio w paru salach. To jest oficjalny regulamin Nowodworka, więc musicie się do niego stosować i nie bójcie się. Nie dostaliście się do piątki, zawsze mogło być gorzej, mogliście pójść do dwójki. Ostatnia rada na dziś jest taka, jak zostawicie coś w szatni w zimie, to wcale nie oznacza, że jak kończycie lekcję, to tam to będzie dalej. Tak jest, więc musicie uważać, bo nikt tak naprawdę tego nie pilnuje. Jest czasem oczywiście pani woźna, ale czasem jej się nie chce. Wcale nie ma obowiązku. No właśnie, to wcale nie jest tak, że ona tam ma stać i pilnować waszych rzeczy. No. Więc zostawiacie jej tam po prostu na swoją odpowiedzialność. Chociaż z drugiej strony, jak się wnosi kurtki na lekcję, to cię nauczyciele opierdzielają potem o to, więc... No. Więc musicie sami wybrać. Nie noście kurtek do szkoły po prostu. O, dobra. W ogóle nie przychodźcie do szkoły. No i tak poza tym jeszcze Bartek Market został otwarty ostatnio i można tam kupić torby. W przyszłości będzie można kupić... skarpetki. Które już Filip ma. Nie. I co jeszcze tam jest? To będzie. Bluzy. Będą bluzy z logiem Nowodworka. No, to jest fajne, bo nie będzie trzeba ich zamawiać. No i to wszystko.
Niestety ostatnio dużo się w Nowym Dworku nie dzieje, ale to dlatego, że jest początek roku w sumie. Tak jest, za niedługo będą wybory, będzie ciekawie. No i co? To wszystko, więc na razie. To pa, pamiętajcie, żeby wystawić łapkę w górę. Inwestować w kryptowaluty. Ej, stary, to jest akurat dobry temat. Ja mogę się wypowiedzieć. LSK możecie kupować i bitcoiny, bo teraz jest niska cena. Promocja tak zwana. Więc kupujcie.